Witam was w 70. odcinku Simsów. O, tak, 70. Wiecie, co się teraz stanie? Nowy dodatek, spotkajmy się! A ja jem potrawkę. Modyfikacje wyłączone, twoja gra została właśnie zaktualizowana. Wszystkie modyfikacje zostały wyłączone. Dlaczego? Niezgodność z aktualizacją, zachowaj ostrożność. No okej, okay, troszkę się boję, zaraz mi rodzinka zniknie. Już raz tak było. Ale jasno! Ale nowość! Ale inne, ale fajne! Nie obraźcie się, że jem potrawkę, wiecie. Ja też jem, ja też jem. No dobra, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy wyjść na łazy zdrój. No dobra, będziemy sobie do niej. Ale no, patrz jak fajnie, jak... Pokazuje mi, jakie mam rodzinę. Patrzcie, Zizi jest na niemowlaku tutaj. Dobra. No co to jest? Chcę wejść w to. Aha, a tu na dole. Dobra, niesamowite. Nowe wszystko, nowe, widzicie. Potrawka, kocham potrawkę. Uwielbiam smak marchewki, rodzynek. Czyli jest na pewno nowa grafika. Być może będę nawet pierwszym gameplayem, gdzie no jest taki, wiecie, first look, spotkajmy się. Ale no nie będzie to na pewno jakiś profeska. Obiecuję, że was wkurzę i że w ogóle to nie będzie za zbyt takie. A jeśli profesjonalnej rozgrywki szukacie, gdzie ja to tak, o Jezu, Jezu, będę się starała i wszystko wiedziała, no na pewno nie. Nic nie będę wiedziała, będzie nieudolnie. Będę się tym bawiła, będę grała. Będzie moim zdaniem fajnie. Ale no na pewno mniej profesjonalnie i nie jakoś nie bez spinki. Obiekty usunięte. Jeden lub więcej obiektów narzędzia twórz Sima zostało usuniętych. O fuck. Mamy łysą Kenandę. Pociąży chyba Maraka. Nie wiem, czemu ma jakiś taki dziwny garb. Iniu jest nagi, tak? Bo nie ma koszulki Marsów. Dobra, później spróbuję to włączyć. Albo po prostu... Pierwsze co zrobimy... Dobra, już klikamy na szafę. I już zmieniają ubrania. Widzę, że Krokiet jest trochę taki ten... zepsuty, w sensie ma czerwone te, ale no trudno. Będzie szedł i będzie zaplanuj stróje. Zaplanuj strój. I zobaczymy po prostu nowe dodatki, nowe jakieś tam... Branka i... szybciutko! Co to? Opcje kamery, to mi się przyda. Dobra. Czyli idziemy do szafy, tak jakby. Mi się wydaje, że to większość z was i mnie też interesuje bardzo, jak oni mają nowe dodatki, coś. O Jezus, Zizi, nie mogę jeszcze zrobić nic. Dobra. No tak, no to weźmy może normalny strój. Chociaż na święta to pasuje, nie ma mowy. Jedynie zrobię kolejny strój. No i już patrzymy, filtruję. Pakiety oczywiście. Ej, o co chodzi? Coś się chyba nie włączyło, a jest jakiś problem i wszyscy są myśli. Co to jest? Są chyba jakieś dodatki na święta, wiecie co? Ale jest coś nie tak, bo nie ma... spotkajmy się. Bardzo was przepraszam na chwilkę. Muszę włączyć i wyłączyć grę. Fuck! No... No dobra, teraz wchodzę drugi raz i już widać, że jest coś innego, bo jest ładnie, spotkajmy się, wszystko. Wiecie co? Ja chyba po prostu nie miałam wtedy wersji online, w trybie online. Twórz kluby i dołączaj do nich. Spotkajmy się, nowe umiejętności taneczne i dżdżajskie. Odkryj Windenburg. Dobra, wchodzimy. Ale ekstra, naprawdę jestem strasznie podjarana. No kurde, nowy dodatek. Tylko przykro mi, to muszę trochę swój imidż zniszczyć okularami. Takie nowe rzeczy i ja tak bym wam już wszystko chciała pokazać. Takie... O, tutaj właśnie... Nie! Pomyliłam, bo jest labirynt. Nie chodzi o to. Chodzi o coś innego. Chodzi o taki labirynt, właśnie taki... Fajne posiadłości. Fajne posiadłości są w dodatku. Ja miałam okazję grać w ten dodatek, ale tak w sumie szczerze... grałam z takim trochę, wiecie, trochę grałam, tak trochę nie grałam i się jakoś tak nie przyjrzałam dokładnie, jak byłam w takim pokazie przedpremierowym i jak Games to już było. Krzaki przydają się, gdy Sim potrzebuje drzemki. Krzak, później przejdziemy do krzaka. Krzak jest moim idolem, znaczy idolem, ulubioną rzeczą, łóżko krzakiem w całej tutaj grze. Niesamowite, w tym krzaku można spać, można go... bara, bara.
porąbane. Od razu pierwsze co, to po prostu bara w krzaku. Ale coś długo się ładuje. No nareszcie, po prostu chyba jeszcze z minutę to się ładowało, już wam nie pokazywałam. No i tutaj są znowu te obiekty usunięte, no i niestety nadal simowie są łysi. Nadal jest ten sam problem. No dobrze, trudno. Arnold może. Arnold bardzo śpiący. Aha, bo tutaj, jezu, patrzcie to. Jakieś kluby tutaj się pojawiło całkiem w rogu. No kurde. Dobra, zaplanuj strój. No nie, albo dobra, czekajcie, po prostu chyba wydaje mi się, że szybciej. No i już Iniu zdobył umiejętności taneczne. No coś niesamowitego. No i już się wkurzam, bo tam... Bo boję się, że znowu ten dodatek się jednak nie załadował poprawnie. No nie wiem. Jak nie, to będzie taka klapa. Jest! Jest! Boże, jaka ulga, jak fajnie! Także chyba najpierw, żeby tak was trochę podtrzymać w niepewności dłużej, pokażę wam dodatki takie materiałowe, a później zajmiemy się dodatkami fryzurowymi. I ja bym tutaj znowu zrobiła, tak jak do upiorności zrobiłam pokój, tak? No trudno. Ja to niestety muszę tak to zrobić. Nie chcę już zmieniać nic w moim domu tak naprawdę. Uważam, że mój dom jest fajnie zrobiony, że nie trzeba tam nic dodawać. I raczej nie będę robiła też nowej parceli, bo naprawdę uwielbiam tą, którą tutaj zrobiłam. No taki pokój wystarczy, bo to będzie taki taneczny. Totalnie klubowo-taneczny pokój, gdzie będzie impreza, bo taki właśnie jest dodatek najnowszy, czyli Spotkajmy się. To jest typowo dodatek, w którym DJ-e, kluby, takie właśnie grupy bardzo skupili się na tej takiej formie towarzyskich reakcjach. Totalnie. O, właśnie, chyba to jest nowe, fajne i takie drzwi tu idealnie pasują do klubu. Chociaż te mi się podobają tak prywatnie, że tak nazwę, to nie zobaczycie. Nie chce mi się już zmieniać. Czyli wszystkie obiekty... Kurde, ej, chyba jednak większy przyda nam się. Większy. I tutaj zrobimy ranek, ale to chyba w piwnicy nic nie zmienia. Troszkę zmienia. Spotkajmy się, totalnie nic nie ma. A nie, nie, jednak jest. To też warto wybrać chyba. Może taki typ... jasny, wiecie? Bo tu i tak już nic w tej piwnicy nie widać. Bardzo ciemno jest. O, tutaj też fajne. No i takie też jasne płytki, żeby to trochę rozjaśnić. Teraz lecimy w oświetlenie. Świetlisty biom. Wow! Ekstra! No, zrobiłabym takie jakby ala wejście. Bo to takie będzie oświetlało po prostu też. To jest mój główny pomysł i cel. Ale fajne! Znaczy fajne, ja też tak jakoś klubami nie jaram specjalnie, ale spodobało mi się to. Patrzcie, jak tak ustawię trochę na boki, to tak fajne pomieszczenie się zrobi. O, takie lampki. No, żeby oświetlić. Ja zawsze pierwsze co to tylko, żeby było na maksa fajnie oświetlone. To są cudowne rzeczy, ale to mi się bardziej tutaj kojarzy do dodatku tego. Do upiorności mi się to kojarzy. Ja tutaj daję, no co? Ej, idealnie. Jakieś uzupełnienie. No, taka nie, w rogu tutaj może stać. Te lampki też są ciekawe. W rogu się jednak nie ustało. A może nie ma w rogu stać? O, właśnie, może taki malutki. Nie może? No dobra. Bo się boję, że teraz zabrałam ściany. Dużo ścian zabrałam. Zaraz zobaczymy. O, jestem podjarana. Jeszcze wejdziemy sobie do góry. No i krzak. O tym krzaku właśnie już mówiłam wam. Totalne podjaranie. Niech on będzie w tym miejscu, bo to jest taki romantyczny, altanka romantyczna. Także ten krzak też tutaj będzie fajny, bo posłuży jako taki... One są pewnie droższe, tańsze. Modelowy i krzak imprezowy. No dobra, to weźmiemy te dwa krzaki. Nie mam pojęcia, w czym się różnią. Może w jednym można robić barabara, w drugim nie. Nie można projektować jakoś inaczej tego. O, z takich ślicznych rzeczy to też moim zdaniem. Może niech nie stoją tak obok siebie. Jeden tutaj by był dobry, drugi tutaj. No tutaj to takie
widzę jakieś kwiatki. No też możemy coś tu zrobić, chociaż niekoniecznie uważam to za konieczne. Jak śmiesznie się zrymowało. Znaczy, no ale kwiaty, zawsze lubię kwiaty. Lubię dużo kwiatów, szczerze. Jezu, Zizi! Zizi w kołysce leży. No przykro mi, Zizi, ale dzisiaj będzie w sumie mało z tobą, bo jednak spotkajmy się trochę dłużej, czekałam już na nią. Tutaj jest to takie dziwne, to tak totalnie nie pasuje, że tak te laleczki rozłożyłam idiotycznie. No trudno, niech sobie będą, ale tak, o to chociaż tak niech to właśnie odgradza. Fajne, no na razie roślinność widzę, dużo roślinności, która mi się bardzo podoba. No tu nie wiem, o co chodzi, bo umieść na czym? Aha, nie może przenikać, no ale tutaj na pewno nie przenika, po prostu jakoś nie wiem, może to jest na podłogę bardziej? Zobaczmy tutaj. Nie. Dobra, roślin mamy dużo. Jeszcze walniemy tutaj z roślinkę. I dobrze jest. Ej, czekajcie, bo jeszcze do góry. Jeszcze do góry ten dach mi się okropnie spodobał. Fajny. Idealnie, gdyby był taki tutaj pasował. Nie? Podoba mi się ten dach. Podobają mi się w ogóle te wszystkie te daszki. Są spoko. Fajne są. No niestety jakoś tak źle mam ten dom trochę ogarnięty, że tutaj mi się nic, widzicie. Mogłabym koc wpisać, wiem, ale... No dobra, te daszki są po prostu fajne, może kiedyś, może coś. Na razie niestety, jak widzimy, tutaj nie za bardzo mogę. Kolumny mogłabym gdzieś tutaj umieścić. Takie kolumny? Duża jest ta kolumna? Jezu! A to są takie już takie kolumny. Na to nie mamy za bardzo miejsca. To jest idealne do tego domu. No idealne to aż mało powiedziane. No idealne do tego domu. Ja bym jeszcze więcej dała i trochę inne daszki. Takie bardziej brązowe. Nie ma brązowych daszków? Nie, dach jest zawsze czarny. A nie. Chociaż taki, no. Ekstra. Jak ja kocham, tak osobiście mówię, kocham drewniany styl. No to jest dla mnie coś takiego klimatycznego, fajnego i... Kibel, jak już możemy, w ciąży nie jest, to niech już teraz latają. Gra mi się troszeczkę zacina, ale... To wiadomo, wina chyba... No nie wiem czego wina, szczerze. Mojego programu, do tego czegoś. Przyda się, nie? I tak taki parasolka... Oby ten ognisko nie spaliło, ale przyda się. Czerwona. Mi się podoba. Kolejna rzecz taka pasująca na ten. Wózek kwiecisty. No... Może być. Takie jakieś czarne te, no to tutaj bez przesady. Budka dla ptaków? Śliczna! No, zawsze tak nawalam, wiem, że nawalam, ale to jest też klimat. Klimat takiego, że wszystko tu jest. Klimat nawalenia. Mi się to podoba. Jak z emerytowana studnia życzeń? A o coś prosić można? Ekstra! Jasny daszek, biały dach bym chciała. Nie ma niestety. To są takie jaśniejsze, ale... Ale to w takim razie czerwony dach. Ale super. To co to jest w ogóle? Kamienny krąg, prostokąt. No są same takie chyba ozdobne. Ta altanka, jak ja się z nią zachwyciłam, ale mam za duży ogródek. Jaka załamka, no jedna kratka ogródka mnie i bym mogła postawić ją. A na cmentarz? Na cmentarz to znowu trochę nie pasuje jednak. Ej, no tak, ej, patrzcie jak pasowałoby to, nie? Taka spiżarenka. No nie, no nie mogę to czegoś walnąć tutaj jak to nie pasuje, aż tak. A ogródku też nie będę szybko przestawiać, no ale jest ekstra.
Chyba, że wyjdziemy z tym ogródkiem, po prostu ten ogródek będzie większy. Wiem, tutaj mogłoby być... Zawsze chciałam ten kibelek trochę tak odgrodzić czy coś. Dobra, moim zdaniem możemy zrobić jakby ten kibel troszkę zakryty. I spróbuję, to będzie to szybko zajmie, więc nie musicie się tam obawiać, że się tutaj wynudzicie, bo to naprawdę przestawię w 5 sekund. Fajnie, że ten kibel może... Wątpię, że to tak jest traktowane jako dom, więc totalnie nie będzie tak, że już nie będą się wstydzić przed sobą, albo że ktoś idzie na ulicy i też tam... No będzie nadal takie samo chyba skrępowanie. No ale... Zawsze... No gdyby to było prawdziwe życie, to ja bym jednak chciała mieć dach nad kąpielą. Chociaż... Nad kubką, nad siuśkami, no wiecie, no trzeba mieć dach. Dobra. Fajnie to wygląda. Fajnie. Specyficznie. No fajnie. Taki śmieszny kibelek. No bardzo chciałam go mieć, także... O, taka wycieraczka nawet. No. Panimy jakieś tam bajerki. No, ręcznik tutaj się nie przyda, bo... Niestety nie mamy ściany. Ach, i tutaj też super dodatek. Ten... bariści, kawa. Ogólnie takie, wiecie. Ten... No, Jezu, jak się ten, jak się zamyślam, jak nie mogę aż mówić. Kawa, bariści, kawiarnie, słodycze, właśnie tutaj ekspres do kawy, no to będzie dla mnie coś cudownego i tutaj na pewno to damy zamiast tego badziewnego ekspresiku, to już od razu zamieniamy na ten ekspres. Bardzo fajnie. Nie mogę, za małe. A jednak nie, jednak musi być na stole. Na czym to zazwyczaj jest? No to mnie ciekawi, ale... Boże, co to? Tarcza Eurusa. Nie no, tarcza Eurusa. Tarcza już bez przesady. No dobra, no tutaj właśnie fajnie byłaby taka... Barek. Ten mi się w ogóle bardzo podoba. Tylko, że... No, gdzie ja mam postawić do baristów? Zestaw... O, zestaw do espresso. O ja, ale wielkie. Poczekajcie, to jednak to rozmieścimy trochę tak... No trochę tak będzie idiotycznie, szczerze. Ta kawka, żeby tak tutaj można sobie było tą kawkę pić. I super, takie typowo do baristów. Także to trzeba jakoś tak trochę jakby otworzyć, ten całe pomieszczenie. I w tym momencie mi się wydaje, jest bardziej tak... jeszcze jakby się tutaj właśnie dodało coś ładniejszego, ale coś, co da taki motyw, że to jest mimo wszystko ten sam jakby plac, wiecie. No, to jest taki plac, mi się to podoba. Jeszcze jak się tu kwiatki gdzieś tam walnie, takie może doniczkowe walnie się kwiat. Też tak to tak jakoś przemili. No taki stoliczek, to by było cudne. Troszkę napchane teraz znowu mamy, że... Ale oj, super to wygląda. To wiecie co, barek może... Grill. Grill dajmy tak. Wiem. Jeśli tu przecież była kawa... No ale ten grill moim zdaniem mógłby... O, mogę, że tu być? I nie przeszkadza? Naprawdę? No to super. I tu jeszcze nawet będziemy mogli walnąć... Jakiś taki... Fajne są te rzeczy nowe. Ja przepraszam, bo... O kurde, no już prawie gameplay cały minął, a ja wam dopiero pokazuję rzeczy, ale... No wiecie, no, ja na przykład uważam, że to jest bardzo ciekawe. Bo ja totalnie uwielbiam te nowe dodatki. No patrzcie to jest ekstra. Tu się zakochałam w tych ciasteczkach. Wygląda cudnie. Jeszcze jedne, gdzie one są? Jeszcze jakieś takie może właśnie, ojejciu, niebieskie, o, fajnie. Trochę się zestresowałam, że może wam się nie spodobać takie coś. To jest taka Jenga. Fajna jest ta gra i wiem, że drewniane, jak mówiłam przed chwilą, że kocham drewno, ale biorę różowe, bo to jest takie cukierkowo-lukierkowe, że aż stół tylko zrobię niebieski i teraz mi się to podoba. To też bym dała może nawet, o, może niewidzialne. Też, żeby to było takie lukierkowe. Ja tu teraz mam ochotę wprowadzić taki klimat totalnie, jak to powiedzieć, kawiarnio. No taki właśnie, jak widzicie. Tak cudnie teraz to mi się podoba.
Może te płytki tutaj. O! I teraz to wygląda jak taka kawiarenka. Cudna kawiarenka. Dobra, nowe ognisko. To są takie wielkie, o nie, dziękuję bardzo. To też jest cudne. Może żeby to było takie przejście do kibla. Też pewnie będzie mi zawsze zasłaniać i będę krzyczeć na to, ale... No ale jak widzicie, z tej perspektywy to wygląda po prostu fajnie. Ja bym chciała, żeby takie coś było. Wózek, kwiaty, to wszystko już patrzyłam. Jakieś takie małe fontanny. No, jak już od razu mam się wypowiadać, bardzo dużo rzeczy, przy takich przedmiotów, bardzo... No jestem mile zaskoczona ilością nowych rzeczy. Naprawdę. Fajnie. Tutaj kopuła szklista. To się pewnie na kolumnach postawia, tak? A może nie bez kominka, jeszcze czasem coś się spali i będę płakać i będę kwiczyć, że się spaliłam. Takie drewniane półeczki, a niech będą. I już przechodzimy na dolną część. Obejrzyj szczegóły obiektu. Co tu się dzieje? Nigdy tak się nie zagłębiałam w to. No fajnie, zrobił fajnie. Jestem jakiś online. Dobra. Lecimy teraz z tym takim, wiecie, imprezowym klimatem. To fajne są takie, też mi się zawsze takie coś kojarzyło z takim imprezowym. O, to takie, no, klimat jest. Tak, to jest ewidentnie, to będzie świeciło. Bo to wygląda bardzo fajnie i jeśli to będzie świeciło, to też w ogóle fajnie. Barek może faktycznie powinien być, ale wolę tutaj takie studio DJ-skie zrobić. To właśnie był mój taki plan. Także nie obiecuję, ale czuję, że będzie za jutro, pojutrze już będzie nowy gameplay, nie? Czekajcie, teraz pokaż wszystko i chyba zapomniałam już teraz filtrować obiekty. Okej. Dobra, kanapa też, ale kolor tu ewidentnie zmienił. Fajne, takie do tamtego pasuje teraz. No to jest śliczne. Kurde, trochę aż za dużo będzie, ale trudno. Taka parasolka, no mi tak się spodoba. Kurde, nie mogę przesadzić. Nie, dobra, nie. Opanowałam się. Patrzę i nie widzę. W sensie widzę, ale... No to jest najdroższe. Chociaż to mi się bardziej... To nie jest droższe, ta klatka? A to zróbmy dwa, nie? Nie wiem, kto tam będzie tym DJ-em. Czy Arnold? No i znowu muszę filirtować sobie. Szczerze, już nie mam pomysłu na tą. No, takie lampki też zawsze coś. Kolumny by się przydały, szczerze. Co? To jest trochę duża. O Boże, jakie. Yes! A to? To musi się zmieścić. No, to chciałabym mieć tutaj. Też! Nie no, bo wiecie, tak, no, nie wygląda to super, nie jest to takie coś, co ja tam jestem zachwycona, ale te simy, uwielbiam te bibliki, te wszystkie gry, nie? Przynajmniej to mają schiski na punkcie tego. Dobra, ale tu chyba wzięłam wszystkie, to też jest DJ-skie po prostu, podium DJ-a. Dobra, czyli rezygnujemy z tego i dajemy to. Chociaż ja bym chyba rezygnowała... Chyba bym jednak zrobiła... Z tego chyba bym jednak zrezygnowała. Chyba jest gorsze i w ogóle. No, niech tak to jednak będzie. Możecie się ze mną zgodzić lub nie. No okej, okay. Czyli to jest elektronika. Urządzenia. No to ten barista to mam. Ekspres wszystko. Kosze jakieś spoko. Oświetlenie, no to tam nie muszę. Przechowywanie. Szafy już tu raczej nie zmieszczę. I w sumie fajne, to będzie fajny motyw, że dyskoteka, impreza, tańczymy, a jednocześnie takie chodź tutaj na poczytać książki. Dla dzieci, Jezu, przecież ja muszę robić pokój dla dzieci. Jezu Chryste, ale mnie teraz zestresowało. No i bardzo dużo ozdób, no ozdoby aż kwiczą. Szafa na sok. Fajnie. Za DJ-ami to powinno stać. Albo gdzieś.
No, osób jest dużo, bardzo dużo, no ale to tak nie będziemy się tutaj rozkupiać. Dekoracje, zajęcia, umiejętności. To też bardzo mnie ciekawi. Bo to jest jakieś, rozumiem, takie to wielkie ognisko psychiczne. Jest obie jakieś, coś pewnie jest fajnego w nim. No na pewno jest. No ale to jedynie poszukam na jakiejś parceli publicznej, wiecie? Czy takie coś tam będzie. Kończy mi się, chyba zaraz mi się zatnie, bo już pół godzinki nagrane jest. Także być może zaraz się ten. A ja jeszcze wstawię taką rzutkę. Do rzutek wstawiam już. Dobra. Ja, aha, wstawiłam, powiększyłam trochę podłogę, wstawiłam tutaj te rzutki i to już jest koniec, jeśli chodzi o dodatki. No po prostu nie wiedziałam, że przez pół godziny będę pokazywała dodatki i przerabiała dom. Ja was przepraszam, ale tyle to zajęło, no kurde. I teraz jako, że Arnold nie... O Jezu, skreśliłam coś, co właśnie miał zrobić. No niech on zaplanuje strój i jeszcze pokażę tylko w tym odcinku dodatki. Mniej gramy, trochę bardziej jednak te dodatki muszę pokazać, bo tyle ich jest. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, bo jest naprawdę ich dużo i no cały odcinek mi zajmie samo pokazywanie Dobrze. Arnolda ja bym nie... To jest kultowy strój. Totalnie bym go nie przebierała. Też nie widzę może go w niczym innym, szczerze. Jakoś tak się przyzwyczaiłam chyba po prostu. No nie. Jeśli chodzi o to, to tutaj nie widzę nic interesującego, mimo że powinnam widzieć. To może zmienię jednak, o tak, taki szaliczek, niech sobie ubierze krokiet. Do pływania nie ma nic, na co dzień to jednak kocham ten sweterek. Oni są wszyscy tak super ubrani, że ja nie widzę totalnie, żeby coś im zmienić. No Iniu na razie nie ma koszulki, bo mi, widzicie, no, usunęli te moje dodatki, te, ja nie wiem czemu. Nie wiem co teraz zrobić. Dobra, Iniu po prostu na razie będzie nosił i... Nie, dobra, coś takiego. Żeby nie być nago. Tutaj już mi się jednak nie podoba ten strój Amandy. W ogóle Amanda jest małym takim moim utrapieniem, szczerze. Może niech... Jezu, jaka baba stara! Aha, no i flirtujmy na pakiety Spotkaj się, a może akurat coś... Ładne, bardzo... Jezu! Tak myślałam, że te dziewczyny takie właśnie będą miały kusę stroja. Niesamowicie psychiczną. Ej, fajne to. Takie mroczne. Gothic. Spoko, to może mieć na wizytowym, a tutaj może mieć takie ubranie. No, tak. Nie, tamto to jest śliczne. Kenanda. Dużo osób mówiło mi, że nie podoba się ten styl na wojowniczkę. Dużo osób, jeden komentarz taki czytałam. Ale ja tu nie zamierzam jej nic zmieniać. Aha, bo ja patrzyłam też pełne strony. No to czekajcie. Może z takich dodatków. Nie, tu już widzę, że to nie jest nic takiego. A. Nie. Ale jeszcze może Amanda. Bo ona to taka jest jakaś. Nie. Co to jest? Teraz stopy tu nie pasują, no okej. No budki, no zmień te buty nowe. No i tutaj z tej rzeczy tu nic wiadomo. Tu nie. No nic, dobra. Lecimy, bo ja uważam, że to już jest sprawdzone, wiecie co? Lecimy teraz szybko do fryzur, makijaży, tam tych takich rzeczy z twarzą związanych. I jesteśmy. Niech Arnold szybko teraz leci do lustra i zmieni wygląd, także znowu po prostu białe tło przyspieszam. Mnarsko? O, szybko w sumie. Jesteśmy i twarz. Arnold nawet nie ma mowy, no zajmijmy się łysolcami po prostu. I patrzymy już na fryzurę, oczywiście moje fryzurki takie najładniejsze odeszły, super. No ale musimy szybko zastępcze fryzury zmienić, no bo co? Dobra, Anabel, nowa wersja z Anabel. Tu Kenanda, no pożal się Boże, no to pasuje do niej.
Tylko, że to muszą być włosy takie, ale... Niech sobie może takie będą. Dobra, może kitka choć... O, to lepsze, lepsze, ładniejsze. I Amanda, Jezu, wszystkie łyse, jakie to jest chore. Jak Zizi wyglądają wszystkie. I te końcówki o, jakie śmieszne, jakie brzydkie. No, z włosów trochę... Nie no, są spoko te włosy, ale... Jak się końcówki robiło? Tylko tutaj jest jedna fryzura z końcówkami, tak? To ja bym nawet była skłonna wziąć jej ją. Jakaś taka szalona fryzurka bym miała. No niech sobie ma tą fryzurę na razie, ale na pewno nie będzie miała jej tak długo i też... Franklin ostatnio taki jest, taki i taki cały czas identyczny. Go tutaj... O, zmień fryzurę, Franklin. Obetnij włosy. To jest dla mnie spoko. Oj, tutaj coś kolory... A nie, dobra, dobra. Fajne. No, brązowy... Nie, normalnie brązowy, klasycznie niech ma, ale fajnie, że ma inną fryzurę, taki będzie. Nowy look, nowy image. No takie wiadomo, okularki to wszystko takie klubowe, styl klubowy. No ciekawe, bardzo ciekawe. No to aż zobaczymy w tych dodatkach w sumie, o w czapkach na przykład, to też jest ciekawe. Ha. Pff, co to jest? Ej, kapelusz jest super. Po Iniowi. Niech Iniu ma w takim właśnie wydaniu właśnie ten kapelusz. To wygląda super. Chociaż on taki kapelusz, nie? Ten kapelusz ma w ten drugi swoim stroju. Ale ładnie, niech sobie tak taki jest, trochę elegancki, fajny. Jeszcze makijaże pewnie was zainteresowały może. Pakiety, spotkajmy się. No, też mało. A, takie widzę jakieś klubowe rzeczy. No nie, tutaj podziękujemy. Dobra! To jest moim zdaniem wszystko. Aż trochę jestem załamana taką oczą. Długością, masakra. Dobra, wychodzimy z gry. Już wyszłam jeszcze. O Boże, właśnie się zmęczyłam. I pół godziny pokazywałam dodatki, to wszystko. No nic, trochę mi przykro, że nie zagrałam, ale może to i fajnie, bo trochę was to tak wiecie. Kusi, dusi i podnieca i czekacie i marzycie o tym, żeby zobaczyć po prostu odcinek, kiedy już gram. A nie wiem, kiedy on będzie, mam nadzieję, że bardzo szybko. Dzięki za oglądanie, to wszystko. Mam nadzieję, że podoba wam się i dodatek, i moja rozgrywka, i to wszystko. Dzięki bardzo, 70. odcinek za nami. Pa!